Kategorię digital wprowadziliśmy 2 lata temu z 3 różnych powodów. Po pierwsze, chcieliśmy zachęcić więcej agencji interaktywnych do tego, żeby zgłaszali więcej swoich projektów. I tu przypomina mi się taka historia, kiedy klient, duża firma motoryzacyjna, marka premium, zaprosiła nas do przetargu i powiedział, że zaprosili nas tylko i wyłącznie dlatego, że któregoś roku zdobyliśmy nagrodę EFI. Więc chcieliśmy zachęcić agencję, żeby brała udział w tym konkursie, bo ten konkurs liczy się na pewno najbardziej ze wszystkich, które ja znam dla klientów w Polsce. Drugi powód to taki, żeby edukować jurorów, w jaki sposób oceniać digital, jakie wskaźniki efektywnościowe brać pod uwagę, nie tylko świadomość i sprzedaż, ale na przykład zbieranie leadów, czas obecności na stronie i tak dalej. Trzeci powód to taki, że EFI jest konkursem o komunikacji marketingowej, a digital zaczyna wykraczać poza takie standardowe działania. No i było pytanie, gdzie na przykład zgłosić aplikację na telefon, która przynosi jakieś super efekty sprzedażowe. No i stworzyliśmy takie miejsce, właśnie digital, gdzie można było taką pracę zgłosić. Po 2 latach zdecydowaliśmy się zrezygnować z tej kategorii, dlatego że wszyscy wiemy, że digital jest nierozłączną, nieodrębną częścią komunikacji marketingowej. To tak jakbyśmy chcieli wydzielać telewizję, radio czy prasę. I w tym roku jest miejsce dla kampanii komunikacji interaktywnej w kategoriach produktowych i usługowych oraz w kategoriach specjalnych. Ja mam takie marzenie, że wkrótce kampania marketingu interaktywnego zdobędzie Grand Prix w EFI.